Obudziłem się z rowerem, ale nie będę gadał tutaj do kamerki, bo i tak mnie nie będzie słychać. Jadę rowerem z pracy, pierwszy raz w tym roku, w zeszłym roku też ani razu nie pojechałem. Ponagrywam trochę drogę na rowerku, a resztę dopowiem w domu. Jest 16 marca. Filtrem znowu. Taki fajny. Zacznę od tego, że dzisiaj było pierwsze zrywanie pomidorów, takie naprawdę najpierwsiejsze. 600 kg zostało zerwane z całej szklarni. Szef uchodzi z bananem na twarzy, zadowolony, uśmiechnięty. A niech ma, nie? No ale już teraz, już się powoli zacznie. No ale postanowiłem rowerem jeździć do pracy. Mam 7 km tam z groszami. Jeszcze 2 tygodnie, przez 2 tygodnie będę jeździł tylko... A ty mnie tu wyprzedziłeś. Będę jeździł tylko w środy, bo obiecałem koleżance tutaj. Miała problem z dojazdami do roboty, że ją będę odbierał i dowoził. No i taka umowa niepisana, tylko słowna, że jeszcze ten tydzień, 2 następne tygodnie i kończymy współpracę. No, ja potrzebuję ruchu, ponadto wiecie, jaka cena paliwa jest. Słuchajcie, między ostatnimi tankowaniami, czyli ja tankowałem w zeszłą środę i w poprzednią środę, jak tankowałem, to różnica w cenie wynosiła prawie 40 centów, nie, na litrze. Także to się przestaje kalkulować. Ale ponadto ja lubię ruch, lubię jeździć. I sobie urzeźbię znowu nogi, będę miał umięśnione. Tylko mówię, jak będzie brzydka pogoda, to wtedy siadam w samochód i jadę. Nie będę się tam, wiecie, po deszczu błąkał, bo ja już swoje kilometry wyjeździłem na rowerze do pracy i z powrotem i nie muszę się tam, wiecie, zażynać. No a druga sprawa, co chciałem powiedzieć, że dzisiaj już mam potwierdzenie w 100%, że moja córka do pracy przyjedzie tutaj razem ze mną, będzie pracowała, ta z Polski. No zobaczymy, czy da radę, czy wytrzyma, mam nadzieję, że tak. No, zdeterminowana jest na pracę, na jakieś tam zarabianie pieniędzy, troszkę innych niż w sklepie, w prywatnym markecie, gdzie tam praktycznie nic się zarabia. A tutaj się zmęczę, tu jest paskudny dojazd. Zapewne tu tam coś gadałem, a już teraz nie ten. Już dobra, nie górę, gadam. Heja. No i zaraz tu po świętach. Mogę przejechać, żeby nie było. Znaczy na w święta jadę tam rowerów, po nią w sumie. Skuterów, ulajnów. Wracamy tutaj wrotek, i już od kołowrotek. Pierwszego dnia po świętach zaczyna. Jezu, na dwójce. Zaczyna swoją walkę tutaj, nie? I też też mamy taką. Ja mam z nią umowę, że moja córka będzie też na rowerze ze mną jeździła. Nie? Zrobię zakup rowerowy taki, wiecie, nie tam jakiś wypas, ale żeby miała. No i jej się ruch przyda. Kto tam jest zorientowany w moim kanale, to wie, że ona potrzebuje dużo ruchu. Oczywiście nie do zażynania, nie będę zażynał ani siebie, ani jej. Tylko na spokojnie, na lajcie. No tutaj widzicie, jakie fajne tereny. W tą stronę mi się fajnie tutaj wraca. Idę najgorzej teraz było w stronę biegu do pracy, bo tutaj jest delikatnie pod górkę w stronę do pracy, jak jadę, a z powrotem jakoś tak szybciej się jechało. Ale ten. Kamerka się sprawuje, tutaj filtr jakiś jest założony na kamerę, który tam chyba poprawia jakość jeszcze obrazu. Akurat słońca nie było, ale ponoć poprawia jakieś słońce, ale nieważne, nieistotne. No jakoś się kula zaczyna. Pracę zaczynamy jeszcze od godziny 7:30. Na razie jeszcze tak się pociągnie chyba, ale coś mi się wydaje, że jeszcze ze 2 tygodnie i zaczniemy od 7, no bo mówię, zacznie się zrywanie, tam ludzi za bardzo jeszcze nie ma. Dopiero gdzieś tak za 3 tygodnie, gdzieś tak najadą nam nowe osoby. Kilka osób odpadło, no ale słuchajcie, nabór zawsze będzie. No ciekawe, jak czy z Ukrainy tutaj też nam będą, znaczy może nie u nas, nie, ale czy też przyjadą do pracy, bo jakoś nigdy nie słyszałem właśnie o pracujących Ukraińcach tu w Holandii. Nie wiem, bo ja wiecie, ja tu mam swój świat, nie, tam nie wychodzę gdzieś na zewnątrz, nie działam, nie ten szklarenka,
dom, piesek, a najlepiej, bo jeszcze jak córka przyjedzie, to przywiezie psa, nie? Będę miał tu dwa psy w domu. No, starsza siostra mojej Beli. No i to ciekawe, aż się boję, że ta chata to normalnie będzie rozwalona, ale może jakoś to ogarniemy we dwójkę. No jak sobie jadę, widzicie. Normalnie brakowało mi jak cholera tego ruchu, no i niedługo, mówię, jeszcze troszeczkę, jeszcze dwa tygodnie, no do wyjazdu tam po ZUZ-ie do Polski, jeszcze tam pierwszy tydzień zbastuję, nie dla siebie, tylko dla małej, żeby się oswoiła z pracą i tak dalej, bo to na pewno będzie udręka dla niej, dlatego wiecie, no trzeba się, tak, cały czas pracuję w sklepie, tak? Praca siedząco, chodząco, stojąca, a tutaj no, trzeba się troszeczkę urobić, ale to, ja mówię, jej się przyda. Tylko byle utrzymała się i trzymajcie kciuki za nią. No już dojeżdżam tutaj do swojego osiedla. No, widziałem gdzieś wcześniej szparagi posadzili, ale... A tu fajna chata jest wybudowana, ona normalnie ją od zera, od podstaw budowali. Jest piękna hacjenda, normalnie ona będzie jeszcze piękniejsza, bo jeszcze jest ogród niezrobiony. Fajne szyby ma takie, nie wiem jak one się nazywają, ale takie półprzezroczyste, tak jakby wiecie, jak to powiedzieć. Nie wiem jak to powiedzieć, ale fajne szyby mają, no. No i tutaj już dojeżdżam do chaty. Ogólnie 22 minuty jechałem dzisiaj do pracy. Z powrotem 20, no to taki sam czas, 7 km. 7 z groszami, 22 minuty na lajcie, tam troszeczkę wiaterek powiewał w twarz. I w jedną i w drugą stronę, tak tu w Holandii jest często. No ale jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. To trzymajcie się, cześć!